Dzień dobry, dzielni bohaterowie. Wracamy do naszej Adrianny, która walczy z nieumarłymi w kampanii i granie z ogniem i scenariuszu Psie i Farmy. Dobra, co my tutaj mamy? Jedyny tylko i wyłącznie artefakt to ten, który wziąłem. Podstawy logistyki, magia ziemi, mądrość i mistrz magii ognia. Jest nieźle. Wypadałoby tylko mieć trochę więcej wiedzy, zdecydowanie. Ale spróbujmy sobie może najpierw odebrać kanan, tylko że... Żeby odebrać kanan, to mam wrażenie, że warto by było zregenerować sobie punkty many. Mimo wszystko zregenerowałbym punkty many. Dobra, zrobimy szybki, ciekawy myk. Mianowicie przekażemy wszystkie jednostki tak, by móc... O, no dawaj nam jakiedyka. By móc w następnej turze mieć o wiele większy zasięg naszej postaci. Kapitol, to potrzebny nam jest zamek. Zróbmy sobie cytadelę. Okej. Okay. My weźmiemy sobie, zregenerujemy manę i teraz atakując na zamek, mam nadzieję, że oczywiście nam się to uda. Ty nam oddaj jednostki. Świetnie. W zasadzie mogłabyś sobie zostawić jedną ważkę. Tak mi się wydaje. Byłabyś o wiele szybsza. Jakby co. Ojojojojoj, grupa arcyliszy, to nie. To nie, 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 nie. Dobra, i powiedzmy, że jest okej. Okay. Powiedzmy, że jest okej, okay, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o... Ty masz 4, ty masz 4, 4... Wszyscy mają 4? Naprawdę? Oh, come on. Okej. Okay. Let's go to the Candy Mountain. Yeah, Candy Mountain. Lecimy na zamek. Mając teraz troszeczkę więcej many, mi się wydaje, że można by było skoczyć. Cyk. Jeden do mocy. Dobra też opcja. Zamek. Świetnie. I zobaczmy, co tutaj się dzieje. Bardzo możliwe, że... O, proszę! 1 i 2. A można by było zrobić tak, żeby nie było tego 1 i 2. Na pewno bym chciał za... Tak? Wow! That was awesome! Dobra, zjedźmy sobie na dół. Tu. Świetnie, tu. Ty sobie poczekaj, może ktoś podejdzie do ciebie blisko i da ci buziaka. A my co? A my strzelamy. Inaczej być nie będzie. Tu? Głupek. To ja kolejny głupek. A, Boże, jak ja lubię takie ukształtowanie terenu. Aha. Cyk. Dobra. A, jednak, patrzcie, jednak nie dał się tak zrobić w ciula, za przeproszeniem, czy tam w wałka na okrągło. Świetnie. Dobi. No i ciebie możemy zaprosić w zasadzie trochę bliżej, kurczę. Chodź, zapraszam cię bliżej. Nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Zapraszam. Nie. Strzelaj. A ucieknę sobie. Jeszcze możemy trochę postrzelać. Nieźle. Nieźle. Ej, ja mam 18 już tych strzelców. To nie jest głupia rzecz. Dobra. Zróbmy sobie kaczmę. Dzięki temu jesteśmy w stanie coś tu kupić. Nie, tutaj nie ma nic. Znowu fortu nie ma. Jest to straszna lipa, że nie ma tutaj fortu. Ale postarajmy się coś w tej kwestii zrobić. Na przykład przyjmijmy kolejny tartak. Teraz tak, bardzo chętnie. Znowu bym tutaj. Te ważki, kurde, są taką inicjatywą zarąbistą. One się są bardzo szybkie. Są w stanie właśnie tak przeciwników ciągnąć za nos. Do góry? O, jak dobrze. Boże, jakie to było dobre. Płatnerstwo? Nie, zaawansowana magia ziemi. Dobra, i teraz tak, moglibyśmy, czy my byśmy chcieli wziąć kolejnego bohatera? Wydaje mi się, że może być to problematyczne. Tutaj do Kapitolu niestety potrzeba nam dosyć sporo pieniążka, bo 10 tysięcy. Więc no niestety weźmie problem. Tutaj moglibyśmy zrobić Radę Miasta, więc jakby ten problem pieniążkowy się może rozwiązać.
Tu weźmy sobie tego przyjemniaczka. Moglibyśmy w zasadzie przekazać trochę tej armii, bo to zawsze na plus jest, nie? Okej. Mnóstwo szkieletów raczej nie porobimy. Błyskawica. Ciekawe. No i mamy garnizon. Garnizon, który jest no mocno strzeżony. No i grupa wampirzych lordów. Też tutaj nic niestety nie zdziałamy. Więc będziemy musieli tutaj... I przy okazji jest zadanie. Chata proroka. Jest zadanie. Chata proroka. Kapitolu nadal nie jesteśmy w stanie stworzyć. No musimy, kurde, pieniążka poszukać. No, musimy jakieś pieniążka poszukać. Trochę ekspika. A w zasadzie mnóstwo kościejów, czemu nie? Niestety jedna ważka tu ucierpiała. Mam nadzieję, że żadna ważka nie ucierpi przy moim podejściu. Aha, tylko że my nie mamy znowu many. Szlak. Szlak. Dobra, strzelajmy. Strzelajmy całkiem nieźle. Tutaj. A, jednak zdecydowali się pójść na dół. Skubańce. Dobra, ja bym się oddalił lekko. Zaatakował 16. Oddalił się lekko. Zaatakował 8. Świetnie. Nie dojdziesz. Nie. Cyk. Dobra, mamy ich. Bez straty oczywiście żadnej many, więc to jest akurat mi na plus. Czy my chcemy wybudować koszary za 2000? Trochę nas to kosztuje. Koszary. Może na razie nie. Okej, mamy łuczników. Tymczasem lecimy tutaj pozbierać. Ty, koleżanko, możesz stanąć tutaj i w zasadzie przez chwilę tutaj postać. Tutaj mamy koszary, więc moglibyśmy zbrojnych rekrutować. Ale teraz tak, ratusz. Czego nam potrzeba? Potrzeba nam gildii magów. No, trochę rzeczy nam potrzeba. Ale to mam nadzieję, że nam się uda ogarnąć. Tego bardzo chętnie bym tego uczonego stąd wziął. No i trochę pieniążków stąd pozabierał. Jeden do poziomu. Raczej jeszcze nie. Z oddziału wysłanego do Tatalii wraca tylko jeden człowiek. Potwierdza twoje najgorsze obawy. Plaga nieumarłych przekroczyła granicę i pojawiła się w Tatalii. Nie ma sposobu, by w najbliższym czasie przesłać jakąś wiadomość władcom kraju. Musisz sobie poradzić bez pomocy z ukochanej ojczyzny. Niedobrze. Dobra, targowisko. Tu mamy magazyn zasobów, nie? Dobrze. No cały czas czekam, kurde, na ten... Dobra, to ty, kochanieńka, możesz tak, pierwsze zdobyć tutaj to. Po drugie, możesz iść po armię. Akurat tu wszystko... Możesz iść po armię. Akurat tu wszystko jest połączone fajnie z ścieżką, więc nie powinno to być problem. Ty możesz dojechać go tutaj i wziąć sobie od niego armię. Zostaw mu jedną ważkę, co? Żeby nie był taki smutny. Czekajcie. A, my nie jesteśmy... O, kur, zapiał, no. Myślałem, że jestem w stanie tam dalej przejść. Okej, teraz my jesteśmy w stanie dalej przejść. Świetnie. Jedna ważka zginęła. Aha, czyli w jednym staku tylko i wyłącznie. Świetnie. Świetnie, świetnie. Cyk. Ty nie chcesz się ruszać. Ty się ruszysz. Ty strzelasz. Ty się możesz ruszyć. Ty strzelasz. No całkiem sporo ich tutaj już jest. Będzie tak gładził w tej nazad jak dupek. Strzelasz. Strzelasz. A, jednak zdecydował się na rush B. No dobrze. 8-10 powinno sobie spokojnie z nim dać radę. Świetnie. No i mamy koszary. Możemy je oczywiście przejąć. Pytanie, czy ja chcę zrekrutować tych gości. Niby moglibyśmy, kurde. Tylko, że to nam znowu... popra... trochę armię. Chociaż nie, jest okej. Jest okej.
Zapiszmy tylko, zobaczmy co on nam chce dać, ten uczony, bo czasami nam daje jakieś useless umiejętności, ale tym razem dał jeden do obrony, więc akurat to mi graj. Świetnie. Kolejny garnizon, który jest strzeżony, no, przez dosyć ciężką armię, więc jest tutaj lekki problemik. Dobra, lecisz dalej. Przed tobą pojawia się młoda dziewczyna. Słania się na nogach z wycieńczenia, a jej suknia jest brudna i potargana. Łapczywie rzuca się na jedzenie i wodę. Jej opowieść świadczy o tym, co ostatnio robiła. Ukrywając się przed kilka dni przez oddziałami zwiadowczymi, badała liczebność garnizonu. Ostatnie obserwacje wykazały, że jest tam 5 mężczyzn na wielkich, czarnych koniach, 10 z jarzącymi się laskami i 20 krwiopijców. Poza tym spostrzegła jeszcze 35 kobiet w łachmanach, z ognistymi oczyma, zdolnych do lotu. Po obozie snuło się jeszcze powoli 50 gnijących trupów oraz setka szkieletów w szczątkach zbroi. Skończywszy swą relację, dziewczyna zaczyna niepowstrzymanie szlochać z ulgi, że nic jej już nie grozi, a koszmary, których takie dzieci nie powinny nigdy widzieć na oczy, są daleko. Czyli ewidentnie powiedziane, ile mamy tutaj przeciwników, prawda? Dobra, my sobie tutaj pozbieramy. Jeden do... O, świetnie, już bez strat. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Jakbyśmy się tutaj zregenerowali, jeśli chodzi o manę. Czyli połowę mapy za niedługo będziemy mogli uznać za ogarniętą. Świetnie. Kapitol niestety jeszcze nie. Ty podejdź tu. Weź armię. Ratusz. 5 tysięcy, kurde, trochę kosztuje, co? Nieodwiedzone to odwiedź. I wracaj. A ty, kolego, zbierasz to. Lecisz tu. Parę rzeczy tutaj do pozbierania. A tymczasem, klasztor. Mnóstwo ożywieńców, ale najpierw mógłbym sobie zregenerować manę. Później zaatakować. I zobaczyć, co z tego wyniknie. 5 tysięcy. Dobra, tutaj fort mógłbym wybudować. Fort to kurde nas kosztuje 5 tysięcy. Może wreszcie bym poczekał na ten kapitol zarąbany. Zapiedziały. Tam nie przejdę już niestety. Tędy też nie przejdę, więc muszę sobie przejście utorować. Dobra. I ty, koleżanko. No co, no wjeżdżasz, z buta wjeżdżasz. Jedna ważka. Ja nie chciałbym takich strat. Cyk. Niech no podejdzie. Sobie tu zejdziemy, strzelamy. Tu zejdziemy, strzelamy. Strzelamy jeszcze raz. No, ulepszeni strzelcy mogliby tutaj całkiem nieźle pograć. Poczekamy. Okej. Okay. Tak rozstrzelamy, ale to trochę potrwa, zanim on do nas podejdzie. Dobra, możemy się cofnąć. I teraz będzie podchodził, to myślę, że powinniśmy dać radę go zestrzelić. Już na pełnych strzałach, bo już jest na tyle blisko. Jeszcze chyba 3 tury mu zajmie, żeby w ogóle do mnie dojść. Jest to na spokojnie. O, to 15 możemy, cyk. Dobra, mamy nadal jeden ataku, więc to jest dosyć problematyczne. Podstawowy atak. O 10% zwiększa ilość obrażeń zadawanych przez oddziały bohatera. To nie jest głupie. Tylko, że ja bym bardziej wolał, kurde, inteligencję. Bo ona, mając magię ognia, korzystając z magii ognia, będziemy korzystać jej... No, będziemy bardzo dużo jej korzystać. Ale atak... No dobra, no. Który możemy mieć maksymalnie 10, 12 poziom, jakoś tak? Czy wpadnie mi jeszcze... Bo chciałbym jeszcze magię powietrza, magię wody... Magię powietrza, magię wody, inteligencję. Czy mi zależy bardzo na ataku? Mamy jeden ataku, więc może, kurde, jednak to by była dobra opcja. Ale zaawansowana logistyka w tym momencie chyba będzie bardziej takim przełomem, powiedzmy. O Jezus Maria.
Auć. Ty gnoju. Dobra, no trzech, może być. W zamian to wezmę sobie trzech mnichów. Weźmy trzech mnichów. Dobra. Nieodwiedzony, teraz gdzie nie możemy. Dobra, cyk tutaj. No nie, no bez przesady. Ua. A czekajcie. Aha! 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 Świetnie. O, stójcie tak dłużej. No, stójcie tak, bardzo ładnie. Podoba mi się to. Ale bym teraz dał za złoty łuk. Ua! Dobra, chyba mi się wydaje, że nie trzeba. Nie? Ale to Inferno, kurde, wam powiem, że robi całkiem niezłe obrażenia. Ile to tam robi? 130 punktów obrażeń. Oczywiście wraz z mocą będzie to się zwiększać. Ale bardzo przyjemna sprawa. Czy my chcemy ten obszar tutaj sobie w tym momencie sprawdzać? Tu. 5000, dobra. Na razie nie. Tymczasem możemy podejść tutaj. A, no tak, przecież zapomniałem, że my tutaj nie mamy w żaden sposób... Ah, shit. Port... Gildia Magów, Portal Chwały. Tutaj wszystko, kurde, jest poblokowane. Jak ja zrobię... Ile mamy przyrost na dzień? 4000. Więc no nie zrobię kapitolu. Jakbym cokolwiek wybudował w tym momencie, to nie zrobiłbym kapitolu. Musimy poczekać. Musimy się uzbroić w cierpliwość. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak, zawsze to kurde budynki. O, świetnie, bez strat. Tylko, że niestety chyba bez strat nie zrobimy kwestii... weź ty tutaj. No tak, bo nowy tydzień. Bez strat nie zrobimy chyba... Tutaj tych mnichów, tak mi się wydaje. Wraca posłaniec z zamku rycerzy. Nie przynosi oficjalnej odpowiedzi, lecz nowiny nie są dobre. Rycerz przysyła ci wiadomość. Głoszą, nie będzie pomocy Serati. Jesteśmy atakowani przez ohydne stwory posługujące się potężną bronią. Wszyscy nasi rycerze i duchowni zostali wezwani do obrony kraju przed tymi demonicznymi potworami. Powodzenia. To uczciwe słowa, lecz nie wróżą dobrze twojej sprawie. Może jednak uda ci się zwerbować kilku eratańczyków. Może, może, maybe, baby. Ty, koleżanko, mogłabyś tak zostawić tutaj w zasadzie te jednostki. Zbliża się kolejny tydzień, więc możesz w zasadzie tam pójść sobie te jednostki odebrać. Dobra, teraz tak, żeby mieć wreszcie hajs, zróbmy ten zarąbany kapital. Zróbmy ten zarąbany kapital zapiedziały, bo mnie zaraz szlak trafi. Czy chcę zaatakować minichów? No chcę. A czy chcę straty? No nie chcę, zdecydowanie no nie chcę. Ile ty masz prędkości? 6. No musimy tak podziałać. Co? Aha, 4 mnichów, dobra. Trochę mnie tu łaskocze, bo wam powiem. Niestety trochę mi łaskocze. Robimy mu Inferno na łębę. Okej, okay, 3 łuczników w zamian za 3. O proszę! 3 łuczników w zamian za 3 mnichów. To jest okej. Okay. No tutaj by zdecydowanie było potrzeba. Tutaj by zdecydowanie była potrzeba tego, kurde. 50, no trochę. Trochę problematyczne. Ale dobra, no to w takim razie będziemy tutaj kajtować troszeczkę. My sobie zejdziemy tak. Tu na dół. Tu strzelmy. Mało. Mało.
mamy na pełnej? Ej, nieźle. Dobra. No tutaj raczej tymi się nie będziemy musieli przejmować już. My tu. O, świetnie. Powinieneś zabić. Nie zabiłeś. Dobra. Twarde to jakieś guano. Okej, okay. Ważek bym nie chciał na razie tracić. Odsuńmy się. Serdecznie zapraszam do dostania w pierdzielu. Oj, 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 źle. Właśnie, musiał podejść. Dobra, cofka. Strzał. Wait, cofka. Strzał. No i w zasadzie ty już porobisz. Okej, bez strat, zarąbiście. Mistrz Magii Ziemi. 8 poziom. Czyli możemy mieć jeszcze 4 poziomy, tak? Zaawansowana logistyka. Musimy coś wziąć. Musimy coś... O, to kurde, ten atak mogłem wziąć. Bo zaraz będzie problem taki, że... będę musiał wybierać między podstawowym czymś, a podstawowym czymś takim z dupy. Więc wolałbym, kurde, jednak wybierać między podstawowym czymś fajnym, a podstawowym czymś fajnym, nie? Rzekłem. Rzekłem. Okej, okay, a jak tam w ogóle jednostki... O! O! Korbak. Wam powiem, że Korbak to jest całkiem niezła postać chyba do wzięcia, ale na razie to i tak mamy, musimy Adrian wyszkolić, jakkolwiek. Żeby tutaj coś podziałać. Tu zróbmy port. Lepszą na wieżę ucznicza, może jeszcze niekoniecznie. Okej. No i my lecimy dalej. W sensie, tak nie jesteśmy w stanie tutaj nic zrobić, więc lecimy dalej. Ty czekasz na kolejny dzień. Super. Czy chcemy wykupić jednostki? Ratusz. Gildia. Tu możemy zrobić... chociaż nie, nie chcę koszarów. Chcę wieżę łuczniczą, czyli strażnicę muszę zrobić. Okej. Świetnie. Tutaj zrobione. Na koszary może na razie nie będę, chociaż klasztor, kurde, do klasztoru by się przydały koszary. A mamy przyrosty, nie? Więc klasztorników warto by było już zrobić. Tak czy inaczej. 3700. Może niekoniecznie, weźmy tylko strzelców. Już powoli się, kurde, nie wyrabiamy z hajsem. Ale mam nadzieję, że będzie tylko i wyłącznie lepiej, czyli w takim razie weźmy sobie tych. A ty, koleżanko, przejdź tędy. Weź sobie za 1200. A, przechodziłaś obok tego klasztoru i nie wzięłaś. No, brawo. Brawo ty! Dobra, zobaczmy, co mamy w tym. 4. Okej. Podnieśmy tu. Ty weź strzelców. Zobacz, co mamy tutaj. Można by było podlecieć... Grupa wampirzych lordów. Oni są strasznie irytujący, ale mają artefakt i mają kopalnię, więc warto. No niestety. No, musimy ich potraktować jakoś niemile, co? O, jak pięknie, kurde, mogłem poczekać. O, świetnie sobie, świetnie sobie to sobie zastawiłeś przejście. Brawo.
Wy nie, panowie. Okej. No. Jeden mój ten taki strzelec może być, no. W zamian za to, co nam tutaj wpadło, myślę, że okej. Myślę, że okej. Dobra, co mamy dalej? Kapitol tu nie jest do zrobienia. Tu można było wybudować klasztor. Czemu nie? Zawsze to większy przyrost. No i tutaj wieżę łuczniczą zdecydowanie. I tu nas nie stać na fort. Dobra. Dzięki temu wszystkiemu, tym zabiegom, zróbmy tak. Można było dorzucić jeszcze trochę łuczników. Czy my chcemy ich dorzucać? Czy wyrzucać? Niby można by było, ale... Sprawdźmy tak. Tak. Dorzuć. O nie, oślizgi, kurde. Okej. I ty możesz ewentualnie jeszcze wziąć stamtąd tych łuczników. Dobra. I tych łuczników w zasadzie też można donieść. Tak czy inaczej, już mamy na to czas, mamy punkty ruchu. Czy możemy zrobić fort? Możemy zrobić fort. Tutaj koszary. Cytadela może? Większy przyrost. Zawsze to na propsie. Dobra, na razie nie widać przeciwnika. Tyle dobrze. A propos przeciwnika. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. No. Nagasz. Jest niby lepszy. Ale najlepszy, ale dobrze jest to, że ja mam liczbę miast większą od niego. On ma więcej złota, drewno, rudy. Okej. Okay. Nie jest źle. Nie jest źle. Kamienna skóra. Tutaj też ciekawe. Ciekawe jestem, czy tylko i wyłącznie tutaj zamkami będziemy grać, ale chyba tak. Ona coś mówiła o tym. Okej, brak strat. Zarąbiście. Nie. I teraz będę musiał, kurde, wybierać między... Między jakąś słabą... I tu właśnie się odbija w tym momencie... w tym momencie odbija się na mnie to, że nie wziąłem jeden do ataku. Zdecydowanie. Fuck. No cóż. Bywa i tak. Nie będziemy wczytywać, no bo bez przesady. Trzeba, kurde, ponosić konsekwencje kiedyś swoich wyborów. W końcu po kilku dniach powracają wysłannicy z oficjalną odpowiedzią. Z żalem informujemy, iż nie możemy udzielić ci pani takiej pomocy. Z powodu nowego, poważnego zagrożenia nie możemy pozwolić sobie na odesłanie choćby jednego rycerza czy duchownego. Ponieważ niepokoje mają miejsce na granicy aratieńsko-tatanieńskiej, bylibyśmy wdzięczni, gdybyś pani wraz ze swymi ludźmi była uprzejma usunąć ową niedogodność. Jest jeden rycerz, którego może udać się zwerbować do pomocy. Jest on jeńcem grupy, która nazywała siebie Plemieniem Nocy. Jeśli go uwolnisz i okażesz mu niniejszy list, zapewni ci wszelką dostępną pomoc. Ledwo panując nad płonącą w twym wnętrzu gwałtowną furią, zmniejsz list i upychasz go do sakiewki. Szorstkim głosem rozkazujesz zwijać obóz, nie mówiąc ni słowa o złych wieściach. Twoja intuicja podpowiada ci, że cała sprawa to więcej niż drobna niedogodność, lecz głupcy nigdy nie słuchają argumentów. True. Okej. To może koszary? Może? Maybe, baby. Przerzuć tych. Podrzuć tych. Okej, czy ja wziąłem ten... Plus jeden do wiedzy. Ej. A jakbym tak nie przejmował, kurde, tego drzewa? Byłaby może jakaś kata wiedźmy? Ja wiem! Dobra, czekajcie, wczytam. Mówiłem, że trzeba swoje błędy, wiecie, swoje błędy naprawiać. Ale przecież, słuchajcie, my mamy tu uniwersytet i pewnie mówiliście, Seto, ty kurde głupku, przecież tam masz uniwersytet, a ty, jak ten głąb, wziąłeś sobie balistykę, no co za kurde derp, co za derp. Dobra, tylko że problem jest taki, że potrzebujemy,
manę zregenerować zdecydowanie. Otrzymuję zdecydowanie zregenerować manę. Może byśmy to zrobili w zamku? Wydaje mi się, że to dobry pomysł. Okej, co my tutaj zrobiliśmy? Tu zrobiliśmy strażnicę, a tu zrobiliśmy chyba koszary. Dokładnie. Trudno było zrobić wieżę grypu? Zróbmy wieżę grypu. Zawsze to coś, nie? I tu my się nie możemy się zregenerować. O Jezus Maria! O Jezus Maria! Przepraszam! Myślałem, że to była tamta. Trzeba przeczytać. Skip. Moja najdroższa młoda wiedźmo, już wiesz, że nastąpi pogadanka z cyklu, a nie mówiłem? Naprawdę przestrzegałem cię przed błaganiem Eratian o pomoc. Przecież nawet Tatalianie są poza naszym zasięgiem. Jestem prawdziwie zaskoczony, że w ogóle chciało ci się coś pisać w odpowiedzi. Przerywasz mu z wściekłością. Cisza! To ja podejmuję tutaj decyzję. Daruj sobie te bzdury w stylu przecież ostrzegałem. Byłam świadoma, że taka może być ich odpowiedź. Skoro zabezpieczyłam się od tej strony, sami możemy zająć się likwidacją tej epidemii nieumarłych na naszej ziemi. Podczas tej rozmowy nieświadomie zaciskasz dłonie, a energia zaczyna jarzyć się wokół ciebie, niczym wąż gotowy do uderzenia. Na widok strachu w jego oczach opanowujesz się i przeklinasz go za to, że tak cię rozwścieczył. I to jest też jedno drzewo wiedzy, więc to też jest... fajna opcja. Dobra, dajmy sobie jeszcze tych. Cyk. Zregenerujmy sobie manę. Okej, co możemy wybudować? Targowisko. Zróbmy wieżę łuczniczą. I targowisko i ratusz. Na razie aż tak bardzo nie doskwiera mi problem w kwestii pieniędzy. Chyba jesteśmy tak na pi razy drzwi. Dobra, bastion gryfów. I tu będziemy chyba ekonomicznie ustawieni. Tak mi się wydaje. Dobra, a ty koleżanko... Dobra, na razie. Zregeneruj sobie manę. Świetnie. Cyk, 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 cyk. O, proszę, jeszcze przecież mamy tutaj dodatkowych mnichów. A czy my możemy... Uwaga! Nie, siódmy. Dobra, na razie nie ulepszam. Zróbmy sobie zamek. Zróbmy sobie targowisko. No i tutaj ekonomicznie, no oprócz oczywiście gildii magów, będziemy działać dopiero. Gildii magów, dobra. I teraz tak, przyjemniaczki. Koledzy po fachu. Kurde, nie pamiętam, który to był zapis. Shit. Ostry pazur. Zdobyć tron. Psie i farmy. Okej. Okay. Cyk. I sprawdźmy, co tutaj się kryje. Straszne straty. Znaczy jedna jest... O, spowolnienie! Tak, tak, tak. I tak, trzeba się rozejść. Jakbym wiedział, to bym sobie uciekł. Nieźle. Ach, tak też myślałem. Tak też myślałem, słuchajcie, że mnie zaatakuje w ten sposób. Że ten akurat namiot nam tutaj będzie tylko i wyłącznie kolcem w dupie. O, jak ty. Dobra, nie jest źle. W zamian za to, że sobie weźmiemy, kurde, umiejętność, jaką chcemy. Pytanie tylko, czy jest dobra jakaś umiejętność do wyboru. To nie. To zdecydowanie nie. I to zdecydowanie nie. To jest to, co chcę. Tak. Boże, jak dobrze. Tak, tak, tak.
Oh yeah. Dobra, przejdźmy sobie tam. Ty sobie poczekasz tutaj. Możesz ewentualnie coś porobić ciekawego. Zamek, wieża grypów. Wieża grypów. Tutaj z kolei... Kuźnia potrzebna, tak czy inaczej. Kuźnia potrzebna. Tutaj moglibyśmy wybudować stajnię. Ale to może na razie nie teraz. Stajnie tylko i wyłącznie do tego, żeby oczywiście sobie w jakiś sposób tam odzyskiwać punkty ruchu. 8. I grupa wampirzych lordów. Zobaczmy, jak to się ma. Nieźle. Też mogłem im dać spowolnienie. Ale bez tego też obeszło się. Tylko, że zdecydowanie więcej many straciliśmy, prawda? Okej. Wait. No i populacja królestwa zwiększa się fantastycznie. Ja sobie w tym miejscu zapisuję i... kontynuujemy już jutro w następnym odcinku, dlatego wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny, jeśli nie zapomnicie, a dotrwaliście do końca, więc myślę, że to warto zrobić. Będzie mi miło. Trzymajcie się, na razie, do jutra. Pa, pa.